Cześć i Mr. Pig z tej strony. Dzisiaj na warsztat rzucamy sobie demko gry, która się nazywa New Cycle, czyli nowi cykliści. Więc tak, to jest gra, która jest placeholderem, coś podobno pomiędzy Banished a Frostpunk, czyli w sumie takie dobre miejsce do czerpania inspiracji. Tutaj w postapokaliptycznym świecie, gdzie flara kosmiczna, czy tam słoneczna, strzeliła nas i wpędziła nas z powrotem praktycznie do epoki kamienia łupanego, a przynajmniej do epoki żelaza, musimy sobie jakoś poradzić i tworzymy kolonie, tak? Tutaj akurat wiele więcej do tutaj przedstawienia nie ma tak naprawdę. Zagrajmy sobie jakieś pół godzinki, zobaczycie, czy to jest coś dla was. Będę miał link dla was pod filmikiem, to demko jest dostępne, bo obecnie mamy festiwal budowania baz, bodajże się nazywa, więc tak, jedziemy, nowa gra, About New Cycle, dobra, demko wiadomo, super, Steam Bull Face, na razie, jeżeli się nie mylę, mamy tylko Sandbox dostępny, ale jest też kilka innych modów. Zagrajmy sobie w Sandboxa i zagrajmy sobie w dostępną misję Medow. Jedziemy z koksem, jedziemy. Wy w tym czasie, jak się ładujemy, że się zastanowić, czy chcecie polajkować albo zasubskrybować kanał, jeżeli tego nie zrobiliście, bo to bardzo ważna rzecz, będziecie potem mieli koszmary w nocy, jak zapomniecie. Dobra, co tu mamy? Mamy loading. Loading jest całkiem długi. Dobrze, jesteśmy w rozgrywce, trzeba było trochę ponarzekać, żeby się udało. Mamy messages od naszej informacji i cywilizacja upadła, czyli ogólnie chyba to, co powiedziałem, to co było, Solar Flare, tak, dokładnie. I musimy zacząć, ja sobie przeżyję chyba bez tutorialiksa, już grałem w milion gier tego typu. Dobra, pauza widzę, pauza widzę powoduje, że nie możemy interakcji robić tutaj z grą, możemy co najwyżej sobie popatrzeć. Czyli to jest tylko pauza użytkowa, jakbyście chcieli do kibelka na krakenika skoczyć. Tego typu rzeczy. Ale mamy różne przedmioty i ja sądzę, że musimy pewnie zbudować jakieś rzeczy. Musimy zbudować field camp, który będzie zbierał rzeczy. Pyk. W sumie nie wiem, jak się czuję z tym, że pauza nie pozwala planować różnych kwestii. Ja sądzę, że powinno być móc planować. Gathering carp, to oczywiście będziemy zbierać grzyby. Bo grzyby są najważniejszą rzeczą na świecie. Pokazuje nam w lewym rogu, widzicie, ile dostępu do jakich przedmiotów będą mieli, a raczej dostępu do jakich surowców, nie przedmiotów. Surowce to też przedmioty, nie? Okej, możemy sobie postawić tutaj... Postawmy sobie... Can't build here. Dobra, tu nie możemy, ale jak postawimy tu, to będzie równie bogato. Jest rich. Jest Rich. Dobrze, weźmy Rich i to trzeba chyba drogą połączyć. Ale ja nie wiem... Aha, czekaj, co? Droga kosztuje coś? Droga kosztuje deski, których nie mamy. Ale mamy kamp, tak. Idźcie wybierać, moi kochani, drewno i kamień, bo to podejrzewam, że będzie bardzo potrzebne. Ty się budujesz dopiero... możemy kliknąć na kolesia. Łomatko! Ten to ma krzepę. Carmelo Shelton, stary, ty zapierdzielasz, to jesteś jak ja po prostu, jak wracam z zakupów, co? Jak wracam na przykład od rodzinki i trzeba milion toreb po prostu z jakiegoś wyjazdu przynieść, to ja nie, idziemy na raz, nie ma bata. Normalnie on tam chyba jakiegoś trupa trzymał albo coś, bo to całkiem konkretna skrzynia, ale fajnie, podoba mi się, że takie rzeczy są tutaj zaimplementowane w tej rozgrywce, że ludkowie chodzą naprawdę z ciekawymi rzeczami i naprawdę zmienia się tryb chodzenia, a nie, że mają przez ramię przerzuconą wielką kłodę drewna i po prostu wszystko mają w dupie, nie? Musimy zbudować lumber mill, podejrzewam, który będzie generował przecudaczne deski, które tu mamy. Zobaczmy, czy mamy jakieś wynaleźności. Mamy. Generujemy 35 nauki na dzień. Jakbyśmy mieli jakieś inne klasy, podejrzewam, że to tak trochę jak w Anno, to byśmy mogli pewnie generować więcej albo jakiejś innej wiedzy. Pewnie musimy, to kosztuje podstawowe te, więc podejrzewam, że jest najbardziej podstawowe do wynalezienia i jest soup kitchen, czyli będziemy robić jedzenie z tych grzybów zapewne, więc sądzę, że ma to znaczenie jakieś. Ci tutaj chodzą, zapierdzielają. Mamy prąd, widzę, co znaczy, że nie jesteśmy w epoce kamienia rzeczonej, tylko jesteśmy no może trochę dalej, nie? A, takiej industrialnej, lekko industrialnej erze. O, są layery, jest water layer, wind layer, czyli będziemy... A, no tak, no bo prąd jest brany pewnie z tego wiatraczka. Jest mining layer, czyli tak trochę jak w Tropico. Okej, weźmy... Co tu się wydarzyło teraz? Weźmy default layer. Ciebie tutaj trzeba wysłać ludzi do pracy, żeby zbierali te rzeczone grzyby. Ci nie mają drogi. I wtedy workforce jest... A, czyli to nadal działa, ale działa gorzej, bo nie ma drogi. A, ciekawa mechanika. Czyli można na przykład właśnie robić coś, co jest oddalone i jak nas nie stać na drogę, to nie jest to, że jesteśmy w totalnej dupie, tylko jesteśmy trochę w dupie. Tak tylko, wiecie, na pół gwizdka, nie? Możemy subkitchen, simple meal robić i stockpile zbudować. Czy ja mogę coś jeszcze wynaleźć? 515. To raczej nie jest coś, co mogę wynaleźć. 860, tego też pewnie nie mogę wynaleźć. Tu potrzebuję deski 385, więc pewnie będzie kolejne w drodze. Musimy dać tu ludzi. Tak, kochani, do roboty. Do roboty, do roboty. I musimy zbudować inne rzeczy. Musimy zbudować... co to było? Soup kitchen. Zbudujmy miejsce, gdzie będą żarełko robić. Zbudujmy je tutaj. Na pewno żarełko będzie nam potrzebne, bo my nie zużywamy na razie żarełka, nie wiem dlaczego. Jedna rzecz, o której tu czytałem, tutaj jest mechanika morale. Morale powodują, że ludzie, którzy mają niskie morale, pracują gorzej niż ludzie, którzy mają wysokie morale, co ma sens, więc... Sądzę, że tutaj balansowanie tego morale, o właśnie, mamy population management, mamy worker, mamy craftsman, mamy specialist, czyli to są jacyś tacy inżynierowie, a to są robotnicy. Ty, ona wygląda trochę jak Wednesday Addams, nie? Z tego nowego serialu, tylko że z wielkim młotem. Mamy worker, ona jest efficiency, ma bardzo słabe morale, bo mają 10 morale. Więc okej, czyli będą słabo pracować, ale jak im zwiększymy, jak im damy ich zapotrzebowania jakieś, na pewno domy i tego typu rzeczy, to będą pracować lepiej i pewne tutaj wydarzenia wspomagają morale albo obniżają morale, tego typu rzeczy. Czemu my zużywamy deski? Podejrzewam, że to... A, bo to kosztowało deski, a my nie mieliśmy desek. Czaje! Ty, czas tu zapierdziela, to już 5. dzień jest. O, ci tutaj drzewa wycinają, kurde, do roboty, ty, są animacje, wszystko. O, Maja Hawkins tu napierdziela, wcale się w ogóle nie przyjmuje. To jest naprawdę, to jest rączy człowiek z taką siekierą, rypać cały dzień, to ja dziękuję, ja bym pewnie nie dał rady. Rąbałem drewno, żebyście nie myśleli, że nie, ale to było dawno temu i jest to w sumie przyjemne, odprężające do pewnego momentu, do którego się nie boisz, że sobie stopę odrąbiesz, ale rozumiem, nie... To jest bardzo potrzebne i przydatne zajęcie, jeżeli się mieszka gdzieś tam na, wiecie, na jakimś wypiździewiu, albo macie kominek, albo coś takiego. No dobrze. Co my możemy zrobić? Pewnie musimy sobie jakoś przyspieszyć trochę, aż nam zbudują rzeczy i nam wzrośnie ilość dysek. W końcu mamy deski, żebyśmy mogli tutaj postawić tą. O. Postawmy. I co, nie ma drogi? No, nie wiedziałem, że można zrobić takie pół drogi, ale robią normalnie sieć energetyczną rozbudowują wzdłuż dróg. Fajnie, ej, widzi mi się to. Deszcz leci, to ludzie szybciej biegają, nie, on chyba po prostu biega, tak żeby zbierać rzeczy. Czy ja... muszę natrzepać tych desek trochę, więc ja jeszcze trochę tutaj przyspieszę. Okej, narąbaliśmy tych desków. Czy ja jeszcze mogę coś zbudować dzięki temu, że tam to wynalazłem? Możemy utilities, możemy stockpile zbudować i ja sądzę, że to będzie bardzo ważne. Zbudujmy to tutaj, tu będzie, w tą stronę będę budował naszą sieć taką przemysłową, nie? Tu będzie przemysł cały. nasz kochany. Tutaj co się dzieje? A ja tu ludzi nie dałem, ty. Czy nie? Czego im się, co im się nie podoba? To start production. Aha, mushroom i water. Czyli ja nie zacząłem produkować jedzenia, dlatego nam ubywa, a nie dostajemy jedzenia więcej. Mhm. No, tak to już jest, jak się jest bardzo słabym w tym, co się robi. No, tak to już jest. Muszę sobie z tym żyć, jakoś nauczyć. Ci to noszą. Ja pierdzielę, stary, weźcie sobie jakąś taczkę albo coś. Ja nie wiem, to nie jest chyba aż tak trudne skonstruować taczkę. Wtedy nie trzeba by było mieć potem problemów z korzonkami i krzyżem i w ogóle dyskopatii i takie rzeczy. Okej, robimy żarcie. Robimy żarcie. Jak z żarciem tutaj wychodzi? No, produkujemy mniej niż spożywamy. To nie jest optymistyczne w sumie, jak na mnie. Czy ja mogę coś wynaleźć? Mogłem to wynaleźć, tylko potrzebuję jeszcze więcej tego. To już mam. Nie wiem, czy to nam nie będzie potrzebne przypadkiem, ale chyba najpierw musimy zbudować coś, co nam da szaki, bo ludzie będą chcieli mieszkać, nie? Szaka trzeba, Shaquille O'Neala trzeba wyciągnąć z tych odmętów zapomnienia, żeby móc zamieszkać w nim w harmonii. No dobrze, przyspieszmy trochę. Mamy tutaj porę, mamy wiosnę. Refreshment, czy mamy plus do morale, dzięki temu... Aha, co tu się wydarzyło? Aha, i teraz nie zniknęło? Nie do końca rozumiem, co się wydarzyło, ale miałem coś, co mi daje plus 40 morale i już tego nie mam, więc... Czy jestem zadowolony? No niekoniecznie. A nie, jednak jesteśmy na plusie z jedzeniem. Mam wrażenie, że to morale będzie właśnie nam trochę podskoczyło i może po prostu ludzie są bardziej produktywni dzięki temu. Okej, mamy bardzo dużo zapasów, najróżniejszych rzeczy powsadzanych tutaj. Jestem zadowolony z tego stanu rzeczy. Czy ja chcę zbudować jeszcze jednego lumbermilla, bo jakoś mam wrażenie, że tego drewna nie mamy dużo. Okej, zróbmy Shaquille O'Neala. No, Slamdunk, czy coś tam. Ja jeszcze kiedyś pamiętam, jak on grał. Kurde, jestem stary. Dobrze, ja może tutaj pocisnę malutko. Aha, ja to zbudowałem tak, że nie mogę pocisnąć tutaj drogi. No. Tak to już jest. Tak to już jest, jak się jest świnią. Dobrze, tutaj... O, tu będzie żelazo. Myślałem, że to jest węgiel, a to jest żelazo chyba. I kamień... I tego typu rzeczy. Będzie chyba lato niebawem. Wynajdujemy... No jeszcze trochę to zajmie. A możemy zaraz potem coś innego wziąć do wynalezienia? O, będziemy mogli zaraz potem to drugie wziąć do wynalezienia. No to przyspieszmy jeszcze trochę. Mamy już drugi tydzień, wchodzimy w trzeci tydzień, produkujemy deski. Technology Research Shack. Podejrzewam, że będziemy musieli zrobić miejsce do mieszkania dla naszych pięknych pipsów. I zróbmy... Ja lubię budować coś, żeby to miało jakieś ręce i nogi, nie? Tutaj nawet nie... Tutaj wszystko jest na gridzie budowane, więc nie da się tak, nie wiem, jak w Foundation postawić czegoś i patrzeć, jak drogi same powstają. No okej, rozumiem to. Produkujemy rzeczy według planów urbanistycznych. Zróbmy szaka. Postawmy go, jednego szaka. Ile taki jeden szak daje? Can contain up to 10 people. My mamy ludzi 18. O, czy ja krzywo postawiłem mojego szaka? No właśnie mówiłem o tym, żeby budować w stylu urbanistycznym, a spierdzieliłem to od razu. Może potem będzie można upiększyć to miejsce w jakiś sposób, nie? Tutaj wsadzić jakiś ładny żywopłocik albo coś, żeby mnie nie znienawidzili. Znienawidzili, znaczy. Ha! Okej. A, i można postawić coś, żeby... No tak, bo to tak ostatnio ten sub-kitchen był zbudowany, że... Czemu ja zbudowałem 30 w sumie dla 30 ludzi? A, bo tu jest na 35 mamy miejsce. Czy tak? A nie, my mamy populację 35. A jest wolnych 18. Okej, czyli ja jeszcze jeden muszę zbudować. Dobra, weźmy. Nie mamy desek na razie. Co tu się dzieje? Stardew Roofs. Czy oni mi powie, że mam zbudować szaki? Tak, zbudujmy szaki. Jej, jestem szybszy niż gra, wspaniale. Dobra, niech budują, niech budują. Tutaj musiałem się wody napić, żeby mi nie zaschły w gębie. Jedziemy. Cyk, cyryk, cyk. No, nie zrobiliśmy obiektywa. Udało nam się, wspaniale. Dostałem jakiś bonus za to? Jakieś magiczne wydarzenie się zdarzyło, czy nie? Chyba nie. Chyba nie stwierdzili, żebym był jakiś super magiczny z tego tytułu, że postawiłem im miejsce do spania, miejsce do siedzenia. Widzę, że grafiki wszystkiego są takie same, ale po to, że robiłem sobie RRR, to one wyglądają trochę inaczej. Poniekąd rozumiem, że plan budowy jest taki sam wszędzie, no bo tak to mamy jeden plan architektoniczny, a tak to byśmy musieli wymyślać każdy jak leci, nie? Za każdym razem coś nowego. A dla deweloperów to trochę prostsze, bo mają tylko tak naprawdę jedną grafikę, nie? Bo czasami, wiecie, jak w Settlement Survival i w innych grach stawiamy domek, to on czasami się różni. Dobra, jedzenia mamy dość, prądu trochę trafimy, bo chyba oni zużywają prąd, nie mają entertainmentu ani healthu. Czekajcie, musimy wynaleźć coś, nie mamy desek do tego, nie mamy tego, jedne, co za nora. Scouts Guild, Surveillance, Earth is not dead yet, there... Aha, czyli będziemy musieli wysyłać ludzi na jakieś wynalezienie. Tu będzie jakiś unknown, czyli będzie coś nowego. Ja bym chciał... Aha, nie. Żeby móc prąd robić, będę potrzebował żelazo, czyli pewnie będę potrzebował to. No dobrze, najpierw pójdziemy w produkcję metalworking. To chyba inaczej się nie da. Inaczej się nie da po prostu najzwyczajniej w świecie. Więc no dobra, zapierdzielamy dalej. Widzę, że jak w typowych grach takich właśnie base buildingowych jest czas, w którym się specjalnie nic nie robi. Jest czas siania i czas zbierania, wiecie, tego typu rzeczy. Taki biblijny element rozgrywki. Wody mamy dość, tego mamy dość. Jak wygląda nasz... O, tutaj są wrzucane rzeczy w taki sposób właśnie organiczny, nie? Że przynoszą ludzi i mają na przykład beczki, to pewnie jest woda i tak dalej, i tak dalej. Podoba mi się, jeżeli tak jest robiony stockpile w grach. To jest już teraz chyba takie minimum, jeżeli chce się, żeby gra wyglądała ładnie. No chyba, że się ma jakąś tam trochę jakąś inny zamysł graficzny, ale tak czy inaczej to jest bardzo dobry wybór, jeżeli takie rzeczy się robi. Co to za banda tu przyszła? Co to są? Nie mogę na nich kliknąć. Chcą się bić? No nie wyglądają na takich, co chcą się bić. Refugesy jakieś to są? Jo, imigranci. Ile ich musiałem? 12. Okej. Dobra, weźmy ich. Weźmy 12 luda. Mamy 47 luda teraz. Okej, to ja zapomniałem, że to mi nic nie daje. Ale musimy im zapewne postawić może gathering camp. Jeszcze jakiś jeden gdzieś. Tutaj... Minso... Ha, widzę, że tego nie ma dużo tu w okolicy tak naprawdę. Czyli to, co było, to jest blisko mnie było. Może będę mógł tutaj ryby zbierać. To może nie jest najgłupszy pomysł. Postawmy to tu. I postawmy, na pewno droga będzie potrzebna. O, zróbmy tak. To troszkę kosztowało. Ale mam wrażenie, że nam się opyli na przyszłość. Plus, no podejrzewam, że będziemy musieli zwiększyć możliwości domownicze naszej tutaj miejscowości. Weźmy tutaj... Refugee Shack, Refugee Shack. Tutaj postawmy Refugee Shack. Postawmy dla wszystkich. Chyba przesadziłem, bo mamy raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7. Nie, to ja tego nie chcę. To ja bym mógł 70 ludzi, a potrzebuję 50 ludzi. Dobra, niech jedno nadto jest. Niech jedno nadto jest. Możemy też postawić kolejny lumber mill. Lumber mill 1 jeszcze może się przydać. Postawmy go może tu. bo produkujemy tego zdecydowanie więcej niż desek, a deski są nam ewidentnie potrzebne. Więc dobrze. I teraz tak, czy my wtedy... Nie, no chyba produkcję mamy dość. Tylko może po prostu raw materials będziemy więcej potrzebowali zbierać. Aha, my chyba pewnie ryb nie możemy jeszcze łowić, znając życie, bo nie wynaleźliśmy czegoś. Dobra, aha. Kazałem im budować rzeczy i oni teraz je zbudują. No dobrze, niech je zbudują. Zapomniałem, że tutaj research też zżera drewno. Nie, no bo tak, no wiesz, na czymś muszą się ćwiczyć, nie? Ja to rozumiem, ja to szanuję, niech sobie ćwiczą, wiecie, no trzeba coś zepsuć, żeby się czegoś nauczyć, nie? To tak już działa życie. Dobra, ale my teraz mamy więcej tego. Ha, generujemy zdecydowanie więcej, więc możemy wstawić research started do tego. I podejrzewam tutaj, że dobrze widziałem, że... Aha, bo jeszcze nie wynalazło się. Okej, jak się wynajdzie, to będziemy mogli to zrobić. Tutaj wyślijmy... No tak, bo nie wynaleźliśmy tego. Tutaj nie ma tego resursa. No ale to na przyszłość będą tutaj rybki i będziemy mogli to zbierać w przyszłości. Jak już wynajdziemy coś do zbierania rybek. Raczej technologię łowienia ryb. Ja nie wiem, czemu tu jest jakaś potrzebna magiczna technologia do tego, ale... Kimże ja jestem, żeby wiedzieć rzeczy? Czy tutaj będę miał... A nie, zapomniałem, że ja muszę najpierw wyprodukować pewne rzeczy, czyli wynaleźć pewne rzeczy, żeby wyprodukować pewne rzeczy, żeby wynaleźć kolejne rzeczy. Takie... no... proste rozwiązania, czyli intuicyjne, ale... takie prostolinijne, nie? Okej, mamy forgę, mamy smitha i mamy iron ingot, basic tool, iron ore. Ore... Ja nie, jakiś muzyczny dzisiaj jestem, nie wiem dlaczego. Nie powinienem pewnie być, bo to niezdrowe dla ludzi postronnych. Dobrze. Musimy pewnie produkcję zrobić. Musimy zrobić forgę. Forgę możemy zrobić... Może tu? Zróbmy tu forgę i produkcję musimy zrobić smith. Johna Smitha trzeba wsadzić. John Smith niech jest... A nie, tu bym zamknął drogę do tego. Weźmy, tu postawmy. Mogłem zrobić małą szparę pomiędzy, ale... Ja już tak nie robię. Nie bawię się w takie rzeczy. Niech zrobią to i to. Wyślemy tych wszystkich nierobów, którzy do nas przyszli, żeby porobili trochę. Na cześć i chwałę naszej kolonii oborniczej. A, bo właśnie, nie nadałem tego imienia sobie. Właśnie, się zastanawiam. Czemu nasza miejscowość nie nazywa się tak, jak ja lubię nazywać każdą możliwą miejscowość w każdej możliwej grze. Albo Pigville, albo Oborniki. To tylko i wyłącznie. No, zakładam, że to może być Polska, nie? No. Takie drzewa, takie góry, pieczarki wszędzie rosną. No, może być Polska. Nad wodą to może jakieś Orłowo albo coś, bo to chyba morze jest. Chociaż góry nad wodą to może nie, to może raczej jakieś Skandynawia jakieś, albo Alaska. Kij ich wie. No dobrze. Musimy generować... Do tego potrzebujemy narzędzi i wtedy będziemy mogli robić Scouts Guild. Do tego potrzebujemy ingotów, czyli to pójdzie jako pierwsze pewnie. Do tego też potrzebujemy narzędzi. No dobrze, no dobrze, no dobrze. Niech robią, niech produkują. Mamy znowu te czasy, kiedy wiecie, pewnych rzeczy trzeba na spokojnie brać i poczekać, żeby móc potem się cieszyć bardziej. Czy oni się rozmnażają sami z siebie? Tak, takie pytanie może? Co tu się dzieje? Tool supply is low. Raczej ja wam powiem, tool supply is w ogóle. Bo jeszcze nie produkuję tool supply'ów. No ten tu sprząta. Tak, sprzątaj. Czekaj. We need stability. Introduction of standards. Meet the food and water demands of the whole population for 3 on a regular distribution. Tak. Mamy jedzenia i wodę mamy. Normalnie, nie? Ja nie widzę, żeby tutaj był jakiś problem. A, distribution low. Regular. Regular. Ha, jestem ciekawy, czy to zadziała. Czy nam wystarczy teraz... Bo oni żarli mało po prostu. Ha, no ale będą produkować więcej, bo są szczęśliwsi teraz. Ale też jemy mniej, mamy mniej grzybów. Ha. Nasze zapasy grzybowe całe przeżerliśmy. Może gdzieś są tu jeszcze grzyby? Hello? Tu jest jeden grzyb. Tu jest minco. Tu są dwa. Tu są grzyby. Weźmy te grzyby. Postawmy to tak. Postawmy to tak. Zbierzemy trochę grzybów. Bo no grzyby nam lecą w szalonym tempie, ale jedzenia mamy dość. Wydaje mi się, że z zapasów jak zeżrą, a potrzebują jeszcze tylko jeden dzień ewentualnie, więc chyba spełnię ich wymagania i potem obniżę potrzeby. Okej, chief we have overcome this shell. Wszyscy się cieszą. Jej, hurra, hurra. Jest od razu mniejsze, ale zróbmy im takie na low. Get low im zróbmy, żeby nie było aż tak strasznie z tym spożyciem. Wody mamy dużo, wody na razie starczy. Bardziej się martwię właśnie tych grzyboidalnych aspektów wydarzenia całego. Produkujemy te narzędzia. Mogę teraz to wynaleźć? Mogę wynaleźć to. Tak. Research to. Będziemy mogli łowić ryby. I to będzie ważne też. Będziemy mieli grzyby, ryby. Grzyby i ryby się rymują. To musi być ciekawe bardzo. To musi mieć jakieś znaczenie wewnętrzne na pewno. Aha, ale tylko w jednym sukiczenie można robić tylko jeden tryb jedzenia. To może... Stawmy subkitchen jeszcze jeden? Czemu nie? I jak będziemy mogli robić grzyby? Znaczy jak będziemy mogli robić ryby, to będziemy robić grzyby i ryby. Co się dzieje? A, za mało żelaza mamy. Ten nie wyrabia ewidentnie. Nie wyrabia na potrzeby naszego mila. To może weźmy jeszcze jednego forge'a postawmy. Postawmy Forda. Jeszcze jednego. Ja mogłem tutaj jakąś kolejną znowu przerwę zrobić, mam wrażenie. Potrzebujemy więcej. Iron Limbs. O. Czekaj. Czy ja robię tulsy? Muszę wyprodukować 50 tulsów. No to chyba tyle dadzą radę, nie? Mam wrażenie, że są na tyle są zdolni jeszcze. Weź, tak, wyślijcie, róbcie grzyby. Tutaj ja nie chcę wysłać ludzi do zbierania tego. Ale tu mogę wysłać ludzi do zbierania tego. A ryb jeszcze nie mogę? Czemu nie? A, bo nie ma pewnie ryb tutaj w okolicy, ale tu są ryby. Więc wyślijmy na ryby ludków. I mamy subkitchena. Jak skończymy go, to będziemy mogli robić potrawkę. Musimy wybrać, żeby robili potrawkę z ryb. I niech robią ryby. No dobrze. I teraz będziemy musieli jeszcze, jak zbierzemy trochę więcej mięsa, to postaramy się, żeby też robili rzeczy z mięsa. Czyli nie rzeczy z mięsa, tylko wiecie, potrawki z mięsa, czyli pewnie jakiś beef jerky albo coś takiego. No dobrze. Jakoś nam to idzie. Tym cały czas brakuje, ale tak, ale zaraz powinniśmy, o właśnie, powinniśmy mieć to. Wyślijmy tutaj 3 ludzi. O, nie mamy już ludzi. Ha! No to wychodzi, że zużyliśmy cały zasób naszych ludzi. Dobra, my troszkę nie potrzebujemy aż tyle drewna, więc możemy troszkę ludzi zwolnić z tych obowiązków. To tu tak idzie, taki kozak. A mogę kliknąć tylko na drogę. A mogę ulepszyć drogę? Nie. Niby mogę, ale tak naprawdę nie mogę, bo pewnie tego nie wynalazłem, znając życie. Tego jeszcze nie mogę zrobić, bo nie mam iron ingotów. Mogę zrobić to. Robiliśmy to. Zobaczymy jeszcze, jak wygląda właśnie element wysyłania ludzi na misję, tak? Bo zrobimy Surveillance Scouts Guild. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało i to powolutku trzeba pewnie będzie kończyć. Ale no, gierka, okej, fajny Colony Builder, podoba mi się. Taki widać, że wszystko jest takie brązowe i trochę smutne, no ale to takie trochę brązowe i smutne wydarzenie. Dostaliśmy sukces, więc wszyscy dostaje plus 20 do morale. I bardzo dobrze, niech się cieszą. Generujemy zdecydowanie więcej niż spożywamy, więc znając mnie, dam im wtedy podwyżkę. Tak, weźcie regular, macie jedzonko, więcej jedzenia, więcej radości. I wtedy się, no im skoczyło teraz, to dopiero, będą strasznie produktywni teraz. Będą jak porąbani lecieć do przodu z tym wszystkim. Co tu się dzieje? Mamy jesień. No to chyba niedobrze. Niebawem pewnie niebawem będzie gorzej. Ale okej, wody. My na razie tej wody to mamy w sumie, ale tak naprawdę co mi szkodzi? Co tu jest? Czemu ja nie mogę tutaj? Co tutaj? Coś się wydarzyło, że to takie zaznaczone jest? Nie wiem. Nie wiem. Ja? Nie wiem. Tu jest woda. Tu jest też woda. Nie mogę budować. Mogę za to zbudować. Tutaj tu wody nie będzie. Dobra, na razie wodę mamy, na to wychodzi, że jest jakiś problem z wodą. Utility, Scouts Guild. Zbudujcie mi Scouts Guilda tutaj. Tutaj postawmy Scouts Guild. Ja chcę się zobaczyć, co to z tego wyniknie. Okej, produkujemy narzędzia. Narzędzia są przydatne do wielu rzeczy, podejrzewam. No, podoba mi się, jak jest przyspieszone właśnie te wszystkie tutaj tryknięcia ilości rzeczy wyprodukowanych. Podoba mi się to. To jest fajne, to jest fajne. Okej, co tu się dzieje? Scout Team 2, Scout Team 1, Create a Scout Team. Not included in the demo. No dobra, czyli to jest oznaka dla mnie, że musimy powolutku kończyć. Nowy cykl, New Cycle, takie przyjemne kolonie bulderek post-apo, na ile post-apo może być przyjemne. Taki właśnie coś, bo to mamy jakieś decyzje na razie, raczej w sumie na razie nie mamy decyzji, na razie mamy rzeczy, które musimy zaspokoić, po prostu mamy questy bardziej niż decyzje, czyli to może niekoniecznie Frostpunk, ale no, ja widzę tutaj tak, jest obiecujące. No, jak to Colony Builder, jest nowa jakaś mechanika właśnie tego morale. Zobaczymy, jak to będzie się dalej rozwijało, ja będę miał na to oko na pewno. Jeżeli chcecie sobie sami wypróbować to demko, jest link pod filmikiem, tak jak zawsze. Ja jestem Mr. Pyk i dziękuję wam za wasz czas i mam nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Pa!